Siemanko, przedstawię Wam dzisiaj trening, jakiego nigdy nie widzieliście. Trening wytrzymałości siłowej, kiedy to ćwiczymy nie precyzyjnie w takich wzorcach ruchowych, jak się uczycie na siłowni, wyciskanie, przyciąganie, przysiady, martwe ciągi. Nie, nie, w sporcie nigdy tak nie jest, że idealnie wykonujemy w danej płaszczyźnie ruch, zawsze są różne kąty. Ten trening Was bardzo dobrze przygotuje do takiego wysiłku wytężonego, na przykład w grapplingu, kiedy trzymamy kogoś przez dłuższy czas, tak żeby się nie męczyć, zmieniamy kąty i tak dalej. Może być też użyteczny we wspinaczce, tak jak ja to robię. Przez dłuższy czas napinka jest. Ale ja myślę, że też dla pakerów, kulturystów będzie rewelacja, jeżeli chodzi o na przykład dopompowanie, zwiększenie spiny, co tam sobie chcą, mięśni, definicji i tak dalej, bo na pewno zaangażujecie ogniwa, zaangażujecie włókna mięśniowe, które nigdy wcześniej nie robiliście, także na pewno będzie jakiś profit z tego dla nich. Także dzielę sobie na trening na trzy takie długie serie, mianowicie pierwsze to są ruchy przyciągające, spinam mięśnie grzbietu, spinam mięśnie bicepsa i przenoszę sobie tutaj do góry, do dołu. Cały czas pracują te grupy mięśniowe. Druga seria to są ruchy wypychające, klatka piersiowa, triceps, barki, przednia część. Też pracujemy we wszystkich płaszczyznach, przenosząc do dołu, do góry, ale cały czas te mięśnie pracują. No i na koniec nogi, też ćwierć przysiad, pół przysiad na jednej nodze i skręcamy nogę w jedną stronę, w drugą stronę, robimy wykroki, zakroki i tak dalej, cały czas obciążając kończyny, przenosząc ciężar z jednej nogi na drugą. We'll be right back.
Dobra, to tyle. Wypróbujcie sobie taki trening. Pamiętajcie, musicie mieć jakieś podwieszenie TRX-a, albo możecie to na linach wykonywać. Dobra, ja spadam na razie, bo poziom wody się podnosi, nie chcę, żeby mnie zalało. Na razie, trzymajcie się. Pozdro. I begin.